No właśnie, to teraz przejdźmy do pytań z czatu, bo jest dużo pytań a propos właśnie także pana formacji, przy czym zwracam uwagę na jedną rzecz, że cały czas program trwa w trakcie ciszy wyborczej, bo jeszcze w niektórych miastach w Polsce trwa dogrywka w wyborach samorządowych. Oczywiście ustawa zakazuje agitacji, więc nie mówimy, broń Boże, o żadnym z polityków, który ubiega się gdzieś tam o urząd na przykład prezydenta miasta. No ale o polityce jak najbardziej możemy rozmawiać. I tu zaglądam na czat. Akurat pierwsze pytanie zadał mój redakcyjny kolega, co trochę jest dla mnie niezręczne, bo pytań jest ogrom, a czasu niewiele, no ale chronologicznie zawsze po kolei staram się te pytania zadawać, więc proszę o skondensowaną odpowiedź, przynajmniej na to pytanie. Kamil Klimczak pyta, jak pan poseł jako kandydat Konfederacji reaguje na projekt Polexitu? Czy jest pan za, czy jest pan przeciw? Ponieważ pana, no powiedzmy, partyjne koleżanki, no ale nie z Konfederacji Korony Polskiej, tylko z Ruchu Narodowego i z Nowej Nadziei, podobno, tu zdaniem mojego kolegi, pogubiły się w zeznaniach, on odsyła do różnych ostatnich wywiadów, więc, ale pytanie jest do pana, Polexit, tak czy nie? No właśnie, to jest to pytanie, na które nie ma prostej odpowiedzi. Ja nie chcę być w Unii Europejskiej taka, jaka jest. Z drugiej strony mieliśmy napis i hasło Polexit na przykład na Marszu Niepodległości 11 listopada w ubiegłym roku. Korona szła z tym hasłem. Ja się z nim generalnie utożsamiam, natomiast wszystko diabeł tkwi w szczegółach. W jaki sposób, co potem? Doświadczenie brytyjskie chociażby uczy, że musimy się do tego bardzo przygotować. Musimy mieć gruntowną analizę, wykaz zysków i kosztów, jakie Polska poniosła, bądź utraconych korzyści w związku z tym, czy się jest w Unii Europejskiej, czy nie. Na teraz powiedziałbym, że tak, jestem za wyjściem z Unii, ponieważ Unia jest straszliwym konglomeratem komunizmu w każdej postaci i to mi kompletnie nie pasuje.